Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Z Ukrainy pędzimy do Hiszpanii. Tam jest pani redaktor Magdalena Wołczyk. Małgorzata Wołczyk, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Nic się nie stało, bo mam siostrę Magdalenę i wiele osób zawsze też na mnie mówiło Magda. Także taka wszystko. Omyłka bardzo maleńka w rodzinie, wszystko w rodzinie. 7:27 można się pomylić, chociaż nie trzeba. Patrzymy na Hiszpanię. Dwa tematy. Po pierwsze, zanim ten temat bardzo medialny ostatnio, który rozgrzewa strony gazet, czyli kwestia nowej epidemii, być może na starym kontynencie, to trochę polityki, jak Hiszpania patrzy na wojnę na Ukrainie. To jeszcze jest temat w hiszpańskiej prasie, czy to już jakaś długotrwająca wojna w odległym zakątku świata dla Madrytu? No właśnie, wojna jest oczywiście obecna, ale że tak powiem na piątym czy też siódmym planie już. Pamiętam przez pierwszy miesiąc rzeczywiście, no ale to chyba cały świat i Europa była w szoku. Była pewna ekscytacja tematem. Teraz rzeczywiście schodzi to już na kolejne strony, czy tam kolejne odsłony w wiadomościach. Także no to nie jest temat, który specjalnie interesuje już Hiszpanów. Ale co ciekawe, bo pamiętamy, że za miesiąc już w Madrycie będzie szczyt, kluczowe spotkanie NATO 29 i 30 czerwca i właśnie w sprawie przyjęcia na przykład do paktu Finlandii i Szwecji. Ale niestety mało się mówi o tym, że afery rządowe w Madrycie przyprawiają najwyższe władze NATO naprawdę o konfuzję i niemałe zaniepokojenie. Ja ponieważ śledzę, co się dzieje, to sygnalizowałam już 2 tygodnie temu, że pod wieloma względami Madryt no nie wydaje się najbezpieczniejszym miejscem do tajnych rozmów dotyczących bezpieczeństwa naszego regionu. Bo przypomnę, że koalicjant w rządzie premiera Sancheza, czyli skrajnie lewicowa partia Podemos i hiszpańska partia komunistyczna, a też i partie separatystyczne, są nazywane i no, tak odbierane jako piąta kolumna Putina w Hiszpanii. I to one od początku wojny sprzeciwiają się, czy to interwencji NATO, czy pomocy militarnej udzielanej Ukrainie. Ale nawet to nie jest jeszcze najgorsze, bo rzeczywiście Amerykanie tracą cierpliwość, gdy słyszą, co się wyprawiało ostatnimi czasy w Narodowym Centrum Wywiadowczym, po polsku to raczej będzie służby specjalne. Otóż premier Sanchez zakomunikował 3 tygodnie temu, że on sam i pani minister obrony byli śledzeni i podsłuchiwani oprogramowaniem, no już znanym Polakom, Pegasusem, przez obce służby wywiadowcze. Chociaż przyjmuje się wstępnie, że stało za tym Maroko, a nie Rosja, to mimo wszystko, no, że tak powiem, premier pochwalił się faktem, który budzi ogromną konfuzję, że był podsłuchiwany, że tak łatwo rzeczywiście wejść w posiadanie tajnych informacji przez obce służby. I w dodatku rząd zgodził się niedawno dopuścić do prac powołanej komisji do spraw podsłuchów liderów partii separatystycznych, którzy bardzo szybko ujawnili pewne tajne informacje, takie niejawne, dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Czyli jednym słowem, Madryt przeżywa swoje turbulencje, które nie gwarantują niestety, że ich rządowy koalicjant i sojusznicy nie ujawnią tych tajnych informacji, które będą procedowane za miesiąc na szczycie w Madrycie. To wszystko daje fatalny obraz Hiszpanii w prasie. I rzeczywiście jest niebezpieczeństwo wycieku bardzo ważnych informacji. I nie wiem jak państwo, no ale ja mam obawy i liczyłam, naprawdę liczyłam, że ten szczyt będzie przeniesiony i zmieni miejsce. No ale niestety Amerykanie wydali i wydają wciąż pewne groźne pomruki w stosunku do Madrytu, każą uporządkować pewne sprawy, ale wydaje się, że jest już po prostu za późno, żeby zmienić to miejsce. A trzeba też pamiętać, że Hiszpania ma inne swoje grzeszki z przeszłości względem NATO, bo pamiętajmy, że jak doszło do wojny w Iraku, to Hiszpania wycofała się
No to pamiętamy, bo kontyngent polski był wtedy z hiszpańskim i Hiszpania zachęcała też innych członków państw NATO, aby się wycofały z Iraku. Innym razem, co nie zostało zapomniane i co było prawdziwym takim casus belli między Hiszpanią a NATO, to był fakt, że premier Zapatero kiedyś ubliżył fladze amerykańskiej, co na zawsze zostało zapamiętane, ponieważ nie wstał, gdy przychodziła defilada wojsk z flagą amerykańską. Więc Hiszpania jest tym członkiem NATO, który budzi pewne obawy i ja też w Polsce staram się o tym mówić, że trzeba będzie uważać na tym szczycie, że naprawdę dzieją się tutaj, jak zawsze w Hiszpanii, bardzo ciekawe rzeczy. A Hiszpania rzeczywiście żyje swoimi problemami i rzeczywiście to doniesienie o tej małpiej ospie otwiera programy informacyjne. Do małpiej i do małpiej ospy przejdziemy, ale zostaniemy trochę w tej hiszpańskiej polityce względem NATO. Mówiła pani redaktor o tej skrajnej komunizującej, czy wręcz komunistycznej lewicy, która współrządzi obecnie w Madrycie. A jak prawica patrzy na tą wojnę, jak patrzy partia Vox na poszania Putina na sojusz NATO? Partia Vox, liderzy zachowują się do tej pory tam bardzo, bardzo dobrze, ponieważ wydali oświadczenia, potępili agresję, ale muszę przyznać, że to nie leży, że tak powiem, w kręgu ich wielkiego zainteresowania, ponieważ ich elektorat zwyczajnie jest tym patriotycznym, który uważa, że to nie nasza wojna i bardzo to podkreśla, prawda? Pamiętajmy, że Hiszpania, oprócz tego, że geopolitycznie ma to miejsce od Pana Boga, że jest troszeczkę zawsze, prawda, na uboczu wielkich zdarzeń, to jakoś w taki specyficzny sposób przy każdej wojnie światowej umiała szybciutko znaleźć się jako to państwo neutralne. Ja od pierwszych miesięcy też widziałam, że Hiszpanie bardzo szybko, widząc, co się dzieje w Europie, stwierdzili, prawda, że trzeba zrobić wszystko, aby, prawda, zachować się neutralnie, prawda, żeby się specjalnie nie wikłać w tą wojnę. Owszem, akurat jak przyjechałam 2-3 dni temu, to wydalono z Rosji 27 dyplomatów hiszpańskich. Ale to była odpowiedź po prostu na to, gdy Hiszpania też wcześniej, już tak jak Francja, jak Kanada, jak inne kraje, postanowiła wydalić z Hiszpanii z kolei 27 dyplomatów rosyjskich, oprócz głównego ambasadora, który tu jeszcze wciąż tam stacjonuje i ma sporo do powiedzenia. Więc oficjalnie Hiszpania zachowuje się bardzo dobrze, że tak powiem, ale już jak się rozmawia z Hiszpanami, jak ja im mówię na przykład o naszym doświadczeniu wojny, prawda, to Hiszpanie dosyć szybko machają ręką, że oni to wszystko znają, że oni tego samego doświadczają, bo mają przecież inflację 8%, bo też się boją wojny nuklearnej i też mają tutaj imigrantów z Ukrainy. Jak się dowiedziałam, jest ich podobno oficjalnie 95 tysięcy w całej Hiszpanii. Ja przyznam, że przez te 3 dni ani razu nie słyszałam tutaj języka rosyjskiego czy ukraińskiego. Więc Hiszpanie nie chcą na ten temat rozmawiać. Uważają po prostu, że trzeba to jak najszybciej zakończyć, że świat ma wrócić na swoje tory. Tym bardziej, że właśnie nadeszła fala rekordowych upałów nieco przed czasem i, że tak powiem, powróciły tematy letnie, czyli właśnie gdzie będzie paliło najbardziej, jak się schronić przed słońcem. Także wojna jest już tematem troszeczkę passé. Jakkolwiek ja przyznam, że zazdroszczę, bo ja otwieram gazety i to jest 30 pierwszych stron doniesień agencyjnych, przedruków, reportaży najciekawszych, czegoś, czego no nie ma w Polsce ze względu na to, że po prostu dzienniki nie dysponują takim kapitałem. Ale to, że tak powiem, co publikują media, jak gdyby żeby spełnić swoją misję informacyjną, jak gdyby nie interesuje. Mnie interesuje może pewnie tutaj też Ukraińców, którzy się schronili, ale Hiszpanie już niespecjalnie chcą rozmawiać na ten temat. To przejdźmy do tematu, który pewnie w Hiszpanii teraz jest na pierwszych stronach gazet, a nie na czwartym czy piątym planie. Małpia ospa to jest nazwa choroby, która robi teraz karierę. Kolejne zakażenia: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy. Co to jest za choroba? Czy to jest kolejna epidemia zaraz po COVID-zie? Czy jednak ten patogen nie ma takiego potencjału, jak miał COVID-19?
No, ja przyznam, że rzeczywiście stara się rząd otwierać informacje tą pandemią, bo być może liczy, że w związku, tą chorobą, bo jest zaledwie 20 przypadków z tego, co widzę w Hiszpanii, ale już jak gdyby temat jest grzany, prawda, żeby z powrotem być może, bo już słyszałam, że mowa o kolejnych szczepionkach, prawda, aby szczepić, ale temat ten kolejny no nie budzi zainteresowania Hiszpanów, bo my tu jeszcze chodzimy w maseczkach, czy w metrze, czy w środkach tutaj komunikacji, ale to nie jest temat, który też specjalnie interesuje Hiszpanów, bo rzecz niebywała i o tym wydaje mi się, że parę minut trzeba poświęcić, ma wejść nowa ustawa, reforma prawa aborcyjnego, która no kolejny raz przekształca Hiszpanię w raj po prostu aborcyjny. Jak mówią złośliwie, ministra równości Irene Montero robi wszystko, co może, aby zapewnić niemal każdemu dostęp do usługi aborcyjnej, jak mówią Hiszpanie, niemal w każdym warzywniaku. A przypomnę, że ta ministra równości Irene Montero weszła do polityki jako żona lidera partii tej komunistycznej Pablo Iglesiasa i zanim została deputowaną w kongresie, a potem panią minister, to pracowała w kasie w Saturnie. Także weszła do polityki z doświadczeniem kasjerki, ale dzielenie małżeńskiego łoża z liderem postępowej partii wystarczyło, jak widać, żeby zrobić oszałamiającą karierę i od 2 lat ta pani minister forsuje kolejne takie bardzo progresistowskie ustawy i w związku z tym zapowiadana ustawa mówi o tym, że dziewczynki od 16 roku życia będą mogły abortować bez zgody i bez wiedzy rodziców. To znaczy, jednym słowem, że dziewczynki 16-letnie nie mogą w Hiszpanii palić papierosów, pić alkoholu, ba, muszą mieć zgodę rodziców, żeby zrobić sobie tatuaż czy piercing, ale mogą bez zgody rodziców abortować. I to ma być ta usługa na ich żądanie. I tym rzeczywiście bardziej żyje Hiszpania, bo to jest jednak rzecz oszałamiająca. Nawet przed sobą mam taki rysunek satyryczny, że dziewczynka mówi do taty: wychodzę, idę dokonać aborcji. A ojciec mówi: dobrze, tylko wróć przed 22. Więc to jest coś, co jest w tej chwili przygotowane. To jest projekt rządowy, ale ma być, że tak powiem, w trybie pilnym rozpatrywane, tak aby już z początkiem 2023 weszła ta aborcja dla dziewczynek od 16 roku życia rzeczywiście w życie. Czy to się uda? Myślę, że to się uda, znając skład tego kongresu i parlamentu. Mało tego, procedowana jest ustawa o zapewnieniu dostępu do aborcji w placówkach publicznych. Do takiej pory były to kliniki aborcyjne, którym państwo refundowało wszystkie koszty. I właściwie mowa o tym, że będą tworzone takie czarne listy dla lekarzy, którzy ośmielą się skorzystać z klauzuli sumienia, prawda, i odmówią aborcji. Są jeszcze inne, bardzo oryginalne zapisy w tej ustawie, o którym muszę powiedzieć, bo Hiszpania szykuje się jako pierwszy kraj na świecie, gdzie będą udzielane dni wolne od pracy na bolesne miesiączki. Nie będzie to co prawda obciążać pracodawców, tylko hiszpański ZUS. Od pierwszego dnia być może kobieta zażąda 1 dnia, być może 5 dni. W każdym razie jest to coś, kolejny temat, bardzo żywiołowo dyskutowany w Hiszpanii, no bo jednak Hiszpania byłaby pierwszym krajem, w którym no, Hiszpanki mogłyby otrzymywać dni wolne na miesiączkę. Trzeba przyznać, że to jest rzeczywiście rewolucyjne rozwiązanie. I jak się uważa powszechnie, że wiele kobiet uda się teraz do lekarza, aby w swojej karcie klinicznej nanieść wiadomość o tym, że ból nie pozwala jej funkcjonować. I jak mówią o tym właśnie te progresistowskie panie polityczki, zamierzają uznać prawo kobiet z bolesnymi miesiączkami jest to prawo do szczególnej, tymczasowej niepełnosprawności. Nie wszystkim się podoba to, że miesiączka będzie uznawana za typ niepełnosprawności, bo przecież właśnie te feministki no, powinny wiedzieć, że to jest jakby destygmatyzacja kobiety. No ale tutaj trwają pewne tarcia, ale no, wszystko wskazuje na to, że Hiszpania rzeczywiście być może
uchwali taką ustawę, a też w związku z tym specjalną zniżkę na produkty tutaj te menstruacyjne, jak to się mówi. Także no przykro mi, znana takie tematy poruszam, ale jest to coś, o czym pewnie Polacy nie wiedzą, a tutaj jest temat żywo dyskutowany. To jeszcze, pani redaktor, coś, co u nas jest bardzo żywo dyskutowane, czyli inflacja, sytuacja gospodarcza. W Hiszpanii jest kryzys, jest inflacja. Czy na południe, czy na daleki południowy zachód kontynentu kłopoty gospodarcze nie docierają? Jest, to rzeczywiście jest inflacja, ale mowa o tym, jak sprawdzam, że ona jest rzędu 8% czy 9%, czyli jeszcze nie jest taka dwucyfrowa jak u nas. Oczywiście ja wszędzie słyszę, że narzekania Hiszpanów i zresztą doświadczam tego, bo przyznam, że dla mnie jest to no, bardzo dziwne, że w ciągu 2 miesięcy mój ulubiony hotel dokładnie 2,5 razy podrożał, więc jest to rzeczywiście odczuwalne, ja to widzę tutaj w cenach. Ale myślę, że to jest no, kłopot, który my Polacy też znamy bardzo dobrze tutaj z doświadczenia, chociaż oczywiście Hiszpanie cały czas otrzymują informacje. Premier Sanchez zganiał winę na Putina, jak dobrze pamiętam, jeszcze w listopadzie czy w grudniu. Więc wszystko, co w kraju nie wychodzi, miało być winą, prawda? Wcześniej pandemii, teraz Putina. Więc no tutaj ta sytuacja gospodarcza rzeczywiście no, budzi wiele obaw, bo to są ciągle słychać rekordowe ceny światła, rekordowe ceny energii i rzeczywiście pod tym względem Hiszpania nie jest na uboczu tych problemów. Ale właśnie nastały letnie temperatury, wszyscy już, że tak powiem, chcą tutaj doświadczać takie już kanikuły i no ten temat jest bardzo ważny, ale on nie jest nowy, bo Hiszpania weszła w pandemię z ogromnym długiem i cały czas się słyszy, że gospodarka przechodzi ogromne turbulencje. Także. Więc tutaj akurat dość podobnie jak w Polsce, chociaż w ciut niższym wymiarze i tak od wojny przez małpią ospę do inflacji już my doszli. Sytuacja w Hiszpanii omówiona. Redaktor Małgorzata Wołczyk była gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.